Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj może będzie różnorodnie, będzie kilka wątków. Na początek chciałbym powiedzieć o takiej informacji, która pojawiła się w przestrzeni publicznej. Ja to słyszałem osobiście i czytałem, że od 1 lipca badania techniczne miały kosztować 480 zł. Dzisiaj czytałem sprostowanie ministerstwa, tak? Nie wiem jakiego ministerstwa, ale ministerstwa. Nie jest prawdziwa to informacja. I tak jak wcześniej byłem zwolennikiem tego, żeby wartość tych badań podnieść, bo no rzeczywiście od 20 lat chyba bodajże już mówiliśmy, ta wartość nie zmieniła się i nie wynikało to z inflacji, z różnych takich kosztów związanych z życiem. I byłem za tym, natomiast w tej sytuacji, jak usłyszałem o tych 480 zł, to przyszło mi do głowy, że to przecież jest, no grubo, tak? Jest, teraz pojawiły się w przestrzeni publicznej, czy w mediach, może sprawa bezpośrednio nie dotyczy nas Polaków, ale Kanady. Jest taka ustawa, ona chyba się nazywa C372, jak się nie mylę, jeszcze czegoś nie pomyliłem, i w niej jest mowa o promowaniu gazu, benzyny i innych rzeczy i jakby wskazywaniu na to, że one są lepszym rozwiązaniem i lepszą alternatywą niż inne środki czy alternatywy paliwowe. Czyli podejrzewam, że chodzi o energię z OZE, czyli fotowoltaika, prąd i inne tego typu sprawy. Więc w tej chwili w tamtym kraju za promowanie właśnie paliwa, czy tych firm, które produkują, naklejek na pojazdach, które by to promowały, to jest bardzo poważna, bardzo poważna kara, bo to z tego co pamiętam jest 50 chyba tysięcy dolarów i do 2 lat więzienia. Drodzy Państwo, teraz na tle śmierdziuchów i kopciuchów. Od 1 lipca, tutaj dla tych, co nie mieli okazji gdzieś tym się natknąć, albo ich to nie interesowało, od 1 lipca w Warszawie jest strefa czystego powietrza. Strefa ma 37 km bodajże, 7% terenu. I do tej, że strefy od dzisiaj nie będą mogły wjechać pojazdy sprzed 97 roku, to jest norma Euro 2, to dla pojazdów benzynowych. I dla pojazdów diesla chyba po 2005 roku, to co za nami stoi, to mniej więcej reprezentanci tego, czym też jeżdżą w naszej pięknej stolicy. No i to jest jeden z pierwszych miast, chociaż z tego co słychać nie ostatnie miasto w Polsce, które się przymierza właśnie do tej inicjatywy społecznej wykluczającej obywateli miasta. Co prawda ma to potrwać okres przejściowy chyba do kilku lat, teraz 180 stopni. I dla tych, którzy nie mają okazji, albo jeszcze nie wiedzieli o tym, albo nie dowiedzieli się o tym, mamy w WORD-zie kolejną zmianę. Na stanowisko dyrektora został powołany pan Jasionowski. Pan Jasionowski wcześniej już pełnił funkcję wicedyrektora i przez krótki czas dyrektora, więc to osoba, która jakby zna ten kawałek motoryzacji i dziedzinę. Dla motoryzacji Suwałki jest to szansa, bo tutaj pan dyrektor wywodzi się z tej koalicji 2050, tu z tego ugrupowania PSL-u. Na pewno ma siłę przybicia, dojścia do władz samorządowych i do reprezentowania miasta, zna problemy naszego miasta. A tutaj, drodzy Państwo, myślę w kontekście naszej budowy, naszego toru, tak?